Witam wszystkich. To nasz pierwszy filmik tutaj z bratem, coś próbujemy robić. Ja zajmuję się ogrodnictwem, mam gospodarstwo ogrodnicze, uprawiam truskawki i tam jeszcze inne rzeczy. Kupiłem tutaj taką używaną glebogryzarkę, zobaczycie ją później całą ułożoną, bo jest teraz zima i jest zrobiony generalny remont tej maszyny, no bo wiadomo jak to używane, to trzeba wszystko tutaj porobić, żeby to służyło jeszcze lata. Ona już jeden sezon pracowała, no ale kupiłem ją krótko przed sezonem i nie było czasu jej naprawić. Także robię to teraz w zimie, brat mi tutaj pomaga. Te oto tryba zostały zregenerowane w profesjonalnym zakładzie. Została tutaj napawana ta część, oszlifowane, stoczone, później oszlifowane, żeby tutaj ładnie dolegał simmering i uszczelniało. Później w dalszej części filmu zobaczycie, jak jest złożona cała sekcja, jak jest przekazywany napęd łańcuchem tutaj w tej glebogryzarce. No i tak jak mówię, no, taka część kosztuje bardzo dużo pieniędzy, także została zregenerowana i jeszcze myślę, że w moim gospodarstwie posłuży ładnych parę lat. Także zrobiliśmy tutaj taką mini prasę, żeby sobie wbić łożysko, bo jak wiadomo nie jest korzystne bić po łożysku, także jest tutaj zrobiona prasa i będziemy tutaj teraz nabijać łożysko. Teraz tutaj sobie troszkę nabiję łożysko za pomocą młotka gumowego. Będę nam troszkę tutaj naszło. Myślę, że jest w miarę prosto. Teraz przy użyciu tej nieco, a nawet bardzo amatorskiej prasy spróbujemy sobie tutaj poradzić z tym tematem. Także myślę, że nie będzie problemu takiego wielkiego. Tutaj różne takie w zależności co potrzeba, to się to podkłada. No, troszkę musimy opuścić naszą trasę. Także w ten oto sposób mamy nabite łożysko na tą całą zębatkę. Tak wygląda. Wszystko chodzi. Mamy już prasowane łożyska w te zębatki. Tak samo w jednej, jak i w drugiej. Jedna już tutaj jest zamontowana do korpusu, do części korpusu. Także tutaj zostaje przygotowane powierzchnie pod wbicie tego całego tutaj. W tej całej części zostało przygotowane pod simmering. Tutaj oczyszczone to drobnym papierkiem. Jest naoliwione, także teraz sobie tutaj wbijemy to. Myślę, że nie powinno być z tym problemów, bo dosyć to tutaj nam ładnie. Zawsze wiadomo, trzeba mieć jakiś kawałek drewna. Ja tutaj mam taką gumę dosyć twardą, żeby tutaj nic nie uszkodzić. I sobie to tutaj teraz wbijemy. Myślę, że ważne jest to, żeby łożysko miało na początku prowadzenie. Także sobie tutaj to troszkę wyrównujemy, tak mniej więcej na około, to później pociągnie. Przykładamy teraz gumę. Jak nam nie idzie coś równo, to sobie tutaj poprawiamy. I w ten oto sposób mamy wbitą w jedną część korpusu
tutaj tą całą zębatkę. Teraz będziemy musieli przygotować łańcuch. Niestety łańcuch jest sprzedawany w 5-metrowych odcinkach. Trzeba zakupić 5 metrów. No ale do takiej sekcji nie jest potrzebny taki odcinek, dlatego odliczę teraz ogniwka. Ile potrzebuję ogniwek i przygotuję sobie odpowiedni odcinek tego łańcucha. No i zamontujemy tutaj później na te dwa tryba. Zresztą zobaczycie zaraz jak to będzie tam wyglądać wszystko, jak jest przeniesienie tego napędu. Mamy już tutaj przycięty na wymiar łańcuch. Tutaj jest spinka do spięcia całego łańcucha. Odłożę. No i co? Wkładamy łańcuch tutaj do środka. No to za chwilę zabierze trybko. Mamy założone. Teraz będziemy wkładać tutaj tą spinkę. Może tutaj na środek będzie bardziej różny. O. I o to chodziło. Jest dosyć pasowne teraz wszystko, ale myślę, że nie będzie problemu. Bo to jest troszkę tak, że on do góry to widzi. O! I mamy w ten sposób założony. Mamy już tutaj założony cały łańcuch. Założona jest spinka. W dalszej części montażu całej tej sekcji założymy tutaj taki napinacz. To zobaczycie w dalszej części programu. Tu jest wchodzi śruba, którą się reguluje napięcie łańcucha. Uwierzcie, ale tamten stary łańcuch był o 5 cm rozciągnięty niż nowy, także jest to spora odległość. Tamten stary łańcuch, jak żeśmy zdemontowali, rozłożyli to na części, to ta część dotykała tej. Po prostu słychać było, jak maszyna pracowała, to słychać było tarcie, bo ta część łańcucha już ocierała się o to. To po prostu się zeszło wszystko. Taki już luz był na wszystkich ogniwkach. No to teraz damy sobie to na warsztat. Odpuścimy tutaj powierzchnię, przyłożymy uszczelkę i drugą część tej całej sekcji tutaj złożymy, skręcimy śrubami, założymy uszczelniacze, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Mamy już wszystko przygotowane, odtłuszczone. Łańcuch jest założony. Nakładamy teraz silikon. I będziemy to wszystko skręcać do kupy. Dobrze. Myślę, że wszystko przebiegnie bez większych komplikacji. Mamy już tutaj jedną część posmarowaną silikonem. Teraz przykładamy uszczelkę. Silikon mamy już położony. Troszkę to może wygląda się mierznie, ale z racji z tego, że to jest wytłoczka z blachy, to chciałem nałożyć trochę grubiej silikonu, żeby te niedoskonałości, żeby to jak się skręci, żeby to bardziej uszczelniło. Także mógłbym tutaj popatrzeć, że tu jest straszna paplanina, ale to ma jakiś zamierzony cel.
Teraz przyłożymy tu z góry dekiel. Wiadomo, wiadomo. Tu jest wszystko wyczyszczone. Tu troszkę oleju, żeby nam łożysko weszło gładko i bez bólu. I myślę, że będzie wszystko ok. Także tak to wszystko wygląda. Tutaj jest już zamontowany ten napinacz. To będzie skręcone tutaj śrubą. Tu jest regulacja na ciągu łańcucha za pomocą takiej śruby. To takie proste urządzenie, jak to w rolnictwie. Genialne w swojej prostocie. No i mamy już wszystko tutaj przygotowane. Jeszcze rzut oka, czy wszystko jest w porządku, ale myślę, że nie będzie problemu. No i próbujemy nakładać. Tutaj troszkę będziemy musieli sobie tą śrubę od napinacza. Mamy już skręconą całą sekcję tej naszej glewogryzarki międzyrzędowej. Tutaj silikon powychodził. Jak wyschnie, ładnie go obetniemy nożykiem, żeby to wyglądało. No i co? Zostanie nam tutaj wbicie uszczelniaczy. Co uczynimy? No i dalsza montaż tutaj takiego jarzma, do którego są osłony przykręcone. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda w dalszej części. Thank you.
będzie konfrontacja. Czekaj. Czaska się, Karolu. Przedtem się czaskało. Zobaczymy, jak pod obciążeniem. Jak widzicie, maszyna jest już cała złożona, kompletna, przetestowana próbnie. Zobaczymy, jak będzie się sprawować w polu, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. Wiosna idzie, także niedługo zobaczymy, jak ona pracuje po remoncie. Dziękujemy. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, oglądania, komentowania. Także zapraszam na nasz kanał.